Endometrioza to bardzo powszechna jednostka chorobowa. Na świecie cierpi na nią około 176 milionów kobiet, w Europie około 14, a w Polsce około 2 milionów. To jednostka chorobowa, która bardzo uprzykrza jakość życia pacjenta, niejednokrotnie naraża go na współistniejący ból, który nasila się w okresie miesiączek. Pacjentki często skarżą się na bolesne stosunki i niejednokrotnie pacjentki chorujące na endometriozę mają problem z zajściem w ciążę. Aby zdiagnozować endometriozę, trzeba udać się do lekarza ginekologa. Są pewne objawy, które nasuwają nam rozpoznanie, czy w trakcie badania ginekologicznego, czy w trakcie badania ultrasonograficznego. Można również sięgnąć po poszerzenie diagnostyki, po rezonans magnetyczny oraz zaproponować pacjentowi wykonanie laparoskopii. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o bardzo nowoczesnej metodzie szybkiej diagnostyki endometriozy z biopsji endometrium, natomiast na razie metoda jeszcze nie jest dostępna komercyjnie na rynku dla pacjentek, ale wierzę, że niebawem usprawni proces diagnostyki endometriozy.